Uroczysty charakter miały obchody święta pułkowego Czwartaków zorganizowane po raz kolejny w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych przez Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków IV Pułku. W święcie udział wzięli kombatanci, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa i miasta, służb mundurowych, młodzieży oraz sympatyków stowarzyszenia. Nie zabrakło też przedstawicieli Zapolic i Jastkowa, gmin, w których tradycje IV Pułku są także mocno kultywowane. Od 1806 roku tradycję, którą obchodzimy, to jest 211 rocznica. Natomiast od momentu powstania IV Pułku Piechoty Legionów Polskich w Rozprzy koło Kielc to jest 102 rocznica. Obie te rocznice zawsze czcimy, pamiętamy. W ubiegłym roku, znaczy dwa lata temu, w 2015 roku obchodziliśmy tutaj bardzo uroczyście rocznicę powstania tego pułku, bo właśnie ten pułk potem stacjonował w Kielcach, tutaj na kieleckiej Bukówce. I po wojnie on wrócił z powrotem do Kielc, prawda? Więc to jest bardzo istotna sprawa. A po drugie, to jest nam to zawsze bardzo bliskie. W gronie zaproszonych gości znalazł się Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który został przywitany po staropolsku chlebem i solą. W jego opinii dobrze się stało, że tradycje IV Pułku są tak mocno kultywowane w Kielcach. IV Pułk Piechoty Legionów to jednostka, która zapisała się złotymi zgłoskami w dzieje oręża polskiego. To przecież blisko 200-letnia tradycja, poczynając od wojen napoleońskich, poprzez powstanie listopadowe i wreszcie czasy nowożytne, walki legionowe, walki o granice Rzeczpospolitej, to wreszcie okryte chwałą sztandary IV Pułku jako załogi Westerplatte w 1939 roku. I dobrze się dzieje, że dzisiaj tutaj na tej uroczystości spotyka się kilka pokoleń Polaków, tych, którzy są wierni tradycji, którzy chcą kontynuować tradycję IV Pułku Piechoty Legionów. Tradycję, która jest głęboko zakorzeniona tutaj w Kielcach, ale która jest ogólnonarodowa. Na zaproszenie organizatorów po raz pierwszy w uroczystościach Święta Pułkowego wziął także udział Jan Markowski, który kieruje działalnością środowisk związanych z Wołyńską Dywizją AK, kultywujących tradycje legionowe na Wołyniu. Legioniści, którzy nie zostali wyniszczeni przez Sowietów, to ich, a szczególnie ich dzieci, to potomkowie ludzi, którzy walczyli o tą pierwszą wolność porozbiorową na Wołyniu. Oni nie znaleźli się tam przypadkowo, ponieważ marszałek Piłsudski, nagradzając legionistów za walkę o niepodległość, nadawał im tam ziemię, konkretnie majątki, tak to trzeba określić. Ci ludzie, oni stanowili w tym czasie po odzyskaniu niepodległości takie światło cywilizacji. Nie oszukujmy się, w tym żywiole ukraińskim, który tam przeważał, oni tam nieśli kulturę polską, historię walk o niepodległość. W jakiś tam sposób również wiązali żywioł ukraiński cywilizacyjnie z II Rzeczpospolitą. Takie były koleje losu. Oficjalną część uroczystości poprzedziła msza święta, odprawiona w drewnianej kapliczce będącej repliką tej z Optowej z Wołynia przez księdza pułkownika Grzegorza Kamińskiego, kapelana parafii garnizonowej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach. W trakcie homilii przywoływał słowa marszałka Józefa Piłsudskiego o wolności. Wspomniał też Edwarda Słońskiego i Adama Mickiewicza, których strofy dawały siłę w trudnych czasach niewoli. Polską niepodległość roku 1918 wyrąbali ludzie o wielkich sercach, o wielkiej wierze, szanujący swoich przodków, którzy dla wolności umierali.
Na placu Apelowym odbyła się część oficjalna święta. W jej trakcie minister Jan Józef Kasprzyk otrzymał pamiątkowy pierścień Czwartaków, a inne osoby odznaki stulecia za współpracę i działalność na rzecz stowarzyszenia. Po apelu pamięci, salwie honorowej i defiladzie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku 4. Pułku w jednostce na Bukówce.